Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nabi. Widzimy się w kolejnym, trzecim odcinku już z gry w Warcraft 3 The Frozen Throne Lordir on the Aftermath. Tak jak mówiłem, zaczniemy już trochę od konkretnego rozpierdolu, więc trafiłem akurat na walkę między Scarlet Onslaught a Forsakenami. Zobaczmy, jak wyglądać będzie ten... O kurde, nie tu. Ten podział jednostek. Ruszyliśmy do walki. Jednostki Scarlet Onslaught bardzo mocno dają się we znaki. Wow! On zmienił się w Mal'Ganisa. Ale to chyba na niewiele mu się da, bo zaraz i tak umrze, jeżeli nic nie zrobi. W tym momencie mógłby zrobić się niewidzialny i wycofać z pola walki. Ale tego chyba nie robi, nie może. Nie może, bo jest zablokowany. Ale no dobra, jakoś tam próbuje, coś to daje radę. Jednostki Forsaken mają problem, bo znaczna ilość plugast, która jest z tyłu, nic nie może zrobić, a tutaj mamy znaczną ilość jednostek atakujących na dystans w Scarlet Onslaught i bez problemu dają radę prowadzić czynny ostrzał na jednostki znajdujące się z tyłu, jakże i z przodu. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Balnazarze, który jest na 10 poziomie, o Reynoldzie Morgrainie, który posiada Arbringer Crystal. No i oczywiście też mamy Sally Whitmain. O, Sally! To jest chyba ta, o której mówiłem. To była Sally? O kurczę, nie pamiętam. Atakują nasze oddziały! Możliwe, że to była Sally. Nie, to była Lilia. Więc to nie jest to. Nieważne. Nieważne, nic nie mówiłem. I tak, dokładnie. Jednostki Scarlet Crusade dały sobie radę bez problemu z siłami nieumarłych. No i teraz to, co przystało na Scarlet, będą atakować i zdobywać kolejne to punkty kontrolne należące właśnie do nieumarłych. Oczywiście oni nie mogą sobie pozwolić na to, że nieumarli tutaj się panoszyli. Ich życiowym celem jest niszczenie wszystkiego, co jest związane z nieumarłymi, przez to, że Aleksandros Morgrain upadł. Co się dzieje w Outlandzie? W Outlandzie się nic nie dzieje. Więc jeżeli będziemy mieli znowu jakiś zastój, to będziemy musieli sobie go przyspieszyć. Tutaj na dole również nic się nie dzieje. Jednostki Krasnoludów się tutaj zebrały. Jednostki... Happy'ego. Co robią jednostki Happy'ego? Są w Outlandzie i nudzą. I tak wkurzają troszeczkę. Ja się nie dziwię, też bym go wkurzał. Warto wkurzać przeciwniku. Scarlet is powerful, we have to work together to kill him. No, trzeba przyznać, że tak. Jakby nie patrzeć, weźmy na kontra. Jakie on ma tutaj upgrade? 3-6. To jest naprawdę już potężny upgrade. Birian. O, mamy Birian. No właśnie, to jest ta postać, która zmienia się w Balnazara. Kul Tiras Admiral. Badania zakończone. A nie, Balnazar jest tutaj. Chodziło mi o Mal'Ganisa. Przepraszam, pomyłem. No ale nie można nic powiedzieć o tym, że oni mają słabe upgrade, bo mają całkiem mocne upgrade. 3-6 to jest duża ilość obrony. A jeżeli chodzi o jednostki strzelające z tyłu, to mają tylko zwiększone obrażenia, więc tutaj jest naprawdę spora siła w ich jednostkach. Bardzo dobrze skomponowana armia walcząca i w bliskim kontakcie, i na dystans, no i oczywiście jednostki oblężnicze atakujące obszarowo. Bardzo dobra kompozycja. Co się dzieje tutaj? Tutaj nic się nie dzieje. Atakują nasze oddziały. No tutaj idą po Gilneas, nie dziwię się. Też bym poszedł po Gilneas, gdybym był w stanie. Dalaran ma 6 control pointów, ale nawet nie wiem skąd oni to wszystko mają. Ronin tutaj został, no i zdobyli w końcu Tol'Barad. No niewiele im się to zdało, ochota znowu straciła większość control pointów. Znowu mają tutaj swoje. Nawet niektórzy nie wiedzą, że w Jyn Talor znajduje się control point właśnie Frasiu, który jest hordą. Scarlet właśnie zajął kolejny control point Malixa. Oj, Malix, chyba coś ci nie idzie, przyjacielu. Na północy musiałbyś troszkę Czekaj. Tutaj masz jeden z control pointów, tutaj masz budynek kryptę. Dlaczego nie zbudujesz i nie przejmiesz tego po prostu? Nasze oddziały! Uuu, bo tu się przygotowuje.
Tu będzie atak na Lordaeron Palace. Może być ciekawie. Odbicie Lordaeronu, bardzo fajna sprawa. A co robi Happy? Happy, what are you doing? What are you doing, Happy? Happy przeszedł przez przesło do dola i zdobywa kolejne control pointy. To jest już raczej takie podróżowanie między punktami i zdobywanie ich. Mr. Puzzle. Co mi powiesz, Mr. Puzzle? Mephisto tutaj sobie czeka. Tak samo, Varimatras. No i Kazak. No dobra, wy czekacie, nic nie robicie. Więc to tutaj sobie odpuścimy. Co robi Kult? Kult zebrał się na północy i czeka. Co robi Wyvern? Zebrał się na północy i... czeka. Co robi Krasnolud? Czeka. To jedynie co robi to Scarlet Aslot. O, tutaj jednostki Krasnoluda sobie przechodzą i zbierają. No to nie wiem, czy to ma jakiś sens. Czyżby chcieli zaatakować? O, Devilmer Kraja atakuje w Tyrshand. Musi spowodować teraz powrót jednostek. A to jest śmieszne, że te jednostki potrafią pływać. They are so rude. Not a good idea. Nope. Więc not a good idea. Dobra, ja sobie teraz trochę poprzyspieszam. 4 na 6. Atakują nasze oddziały. Co się dzieje? Okej, okay, mamy walkę. Doszło do walki między Scarlet Aslot a jednostkami Forsaken. Jejku, jednostki Forsaken mają naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Jeżeli ktoś im nie pomoże, przykładowo Płonący Legion, no to będą naprawdę w kiepskiej sytuacji. Bo oni od początku nie zerwali przymierza, oni są cały czas razem. Teraz by się przydała pomoc ze strony pana Pazura. Przecież macie książkę Mediva, brakuje wam tylko dwóch poziomów. Mephith, Mephitho, wybieraj poziomy, wydywaj ty Guild 1. Tutaj Sylvanas Windrunner sama nie da sobie rady. Tutaj jest jakiś znaczek, że powinien przejść. No nie wiem. No to jest prawda. To jest coś, czego bardzo nie lubię. Przejmowanie control pointów przy pomocy trzech jednostek, bo tak, bo jesteśmy gdzieś w walce niedaleko. Nie, happy ty chuju. Well, now Legion will. No ale też to jest jakiś sposób na walkę, to jest sposób na wkurzanie przeciwnika. No Forsaken już tutaj naprawdę padają. Sylvanas umarła. GG Scarlet Win. No nie wiem, czy tak do końca win. Twilight Clan całkiem dobrze sobie daje radę. Sylvanas umiera. Możesz kontrolować jednostki. Ojej. Fornik Legend. No. Forsaken opuścił grę. Zobaczmy, jak poszło. Idzie Happy'emu, co on robi teraz? Ojejku, czemu tu mi zniknęło? Halo. Ja nie lubię, jak mi to znika. Dziękuję. Okej. Atakują nasze oddziały. Dobra, tutaj pojedyncze jednostki są atakowane przez Płonący Legion, ale to nie są żadne ataki, to jest takie bardziej nudzenie w tym momencie. Ojejku, Scarlet Aslot naprawdę potęga. W tym momencie... Co może powiedzieć Manwe? Manwe, halo. Manwe, ty już nic nie możesz powiedzieć. Możesz pozajmować trochę budynków... Twilight Clanu. A to na wiele ci się nie zna, bo tutaj już są jednostki nieopodal. Ja się dziwię, że oni nie popłynęli, nie przedostali się tutaj. Naprawdę ja się zastanawiam, czemu wy jeszcze tutaj się nie znajdujecie u Deathwinga? Czemu nie pójdziecie do Yogg-Sarona? Czogal, halo, no 10 poziom, no tak niewiele ci potrzeba. No, ale to trzeba przyznać, jeżeli teraz ruszą razem, to mają całkiem fajną sytuację. Mogą bardzo dać się we znaki swoim nieprzyjaciołom. Scarlet Onslaught, jeżeli przetrwa ten atak... Wow, mamy tu zebranie jednostek, to może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Gotowe. Co się dzieje tutaj? Dobra, przyspieszamy. Blablabla. Co to za dźwięki? No, Manwe już tutaj jest pod atakiem. No niewiele to ci się pomoże.
a jedną z Scarlet Crusade idą. I zaraz się spotkacie. Łooo, to może być bardzo ciekawe. A Dalaran to tylko chyba odwraca uwagę. Zobaczmy, czy on jest w przymierzu ze Scarletami. Jest w przymierzu? Nie. Oni o tym nawet nie wiedzą. Prince Gallant Rollbane został wezwany w momencie, kiedy przejęto Stormguard. Bardzo ładnie. Niestety, tutaj już jest atak. Jednostki zostały rozdzielone. W zasadzie oni weszli sam w środek walki. Teraz krasnoludy mają okazję atakować ich z dwóch stron. Jeżeli teraz dobrze to wykorzystają, to będzie jeden z lepszych momentów dla wykorzystania. Musicie teraz doprowadzić do ataku. Musicie teraz zacząć budować jednostki z koszar. No jeżeli nie zrobicie tego, to jesteście w dupie. Naprawdę, musicie zacząć atakować. Szybciej, szybciej, halo. Nie atakujcie stąd. No ruszcie, dupsko, do cholery jasnej. Happy. Galen przeżył. Jej. Fajnie. Bardzo dobrze. Warren przegrał, nie żyje. Widzimy, że jednak Scarlet nie jest taką potęgą. Nie dziwię się, jak mamy sprzymierzone siły krasnoludów, no i Twilight Club. Nikt nie może mi się przeciwstawić. A Kilian został wyzwany. Tak? Czy Ragnaros? Lol? Deathwing? To momencik, bo ja chcę zobaczyć, co się stało. Kto został wezwany? Yogg-Saron. Aurel? Nie, Yogg-Saron dalej jest. Dobra, lecimy po kolei, bo chcę zobaczyć. Może ogarnę, co się stało. Nie, tutaj u nich nic. Legion. Kil'jaeden nadal jest uwięziony. Tutaj nic, tutaj nic. Manwe. Galen Trollbane. Nic. Ale macie książkę Czarów Drektara. No to wam nie pomoże. Krasnoludy też nic. Ten tutaj też nic. Chociaż może być zaraz ciekawa walka. Bo zaraz zaatakują Tyrskę. To będzie śmieszne. Kontra też nic. No i Devil May Cry. Tutaj halo, halo, halo. Dobra. No to lecimy dalej. Co robicie, co odwalacie? Bo tutaj widzimy, zaraz będzie fajny atak ze strony nieumarłych z kultu. Tutaj jednostki Scarlet Crusade musiały się wycofać. Teraz jest dobra okazja, jeżeli widzicie, że wasz przeciwnik się wycofuje, to trzeba atakować. Więc ruszajcie, ruszajcie, ruszajcie. Moglibyście wysłać takie, nie wiem, jeden oddział idący w tym kierunku, zajmujący wszystkie control pointy na tym obszarze. To by było nie najgorsze rozwiązanie. On nie może bronić teraz się wszędzie. Natomiast główny atak pozostałych oddziałów mógłby ruszyć za nim. On będzie kierował się w kierunku Tyrskan prawdopodobnie. Gdzie jesteście atakowani? Nie wiem, kto jest atakowany. Nie widzę, żeby to był jakiś atak. Tutaj może jakieś jednostki. Wow! Kult się naprawdę zebrał. Zebrał sobie i ruszył. Okej, dobrze, może po prostu przejdziemy na kontrę. Halo, ojejku, nie ten mówię. No to jest tak jak mówiłem, wysłano parę jednostek i one teraz będą atakować. Bardzo dobrze, że on tutaj jednak mimo wszystko zostawił coś do obrony. Oni sobie przy Andorhalu czekają. Tak, to jest Andorhal, bardzo dobrze, to jest przy Andorhalu czekają. Mają bardzo dobrą okazję, żeby móc w każdej chwili ruszyć z różnych stron. Muszą cały czas mieć wizję na mapie. Bez tego będzie naprawdę bardzo ciężko. Niestety, w tym momencie ruszyli na Tyrskend, więc jeżeli chcą jakkolwiek zdziałać, czy mają teleport, czy mają teleport, czy mają teleport, nie mają teleportu, więc muszą jak najszybciej ruszyć w kierunku swojej bazy, muszą ruszyć w kierunku Tyrskend na pomoc. Przybyłem oczyścić tę krainę. Bardzo się cieszę, że przybyłeś oczyścić krainę. No, to jest ten moment, kiedy wszyscy sprzymierzają się przeciwko wspólnemu wrogowi. A później nadal będą się między sobą napieprzać. To jest takie trochę śmieszne. Atakują nasze oddziały! No nie dziwię się, że atakują. No to musicie teraz naprawdę srogo się zacząć bronić, jeżeli nie chcecie stracić Tyrskend. Badania zakończone. Oblegają nasze miasto! Bridget Abendin. Abendist. Wow! No, w tym momencie jakby się teleportowali,
może by to miało jakieś racje bytu. Ale mi się wydaje, że mimo wszystko jest ich stanowczo za mało. Terska tu padnie tak czy siak. Chociaż upgrade 6.6 na 3.4, no to może jednak mieć trochę inne zakończenie niż mi się wydaje. Tutaj teraz może być naprawdę bardzo ciekawa walka. Nie. Przykro mi. Jednostki Tyreshend w sumie, Scarlet Tanslas są zbyt mocno rozdzielone. Duża ilość bardzo ważnych jednostek bohaterów znajduje się z tej strony. Tutaj natomiast oni padają. Jeżeli kult nie będzie zbyt dobrze działał... Ej, patrzcie, to jednak dobrze działa. Gracz, który kontra naprawdę bardzo dobrze sobie daje radę z tym wszystkim. Naprawdę pokazuje skilla, pokazuje jak powinno grać się Scarlet Tanslas. I tak jak mówiłem, że mam nadzieję, że w końcu ktoś zagra porządnie Silverhandem, to tutaj zostały spełnione moje oczekiwania. Gracz naprawdę pokazuje, na co go stać, pokazuje swoją potęgę, pokazuje swoją zawziętość i nie mam nic złego do powiedzenia w kierunku tego gracza. On niewiele hajsu stracił, praktycznie większość jednostek stracił sam kult i musi się wycofać, jeżeli nie chce stracić wszystkiego, co tutaj posiada. No kult raczej nie da sobie rady. No Plaga mi się wydaje, że ona już raczej nie gra. Że oni są takim awkiem statycznym i nic nie robiącym. No dobra, tutaj nic się nie dzieje. Horda ma 3 kontrol punkty, 4 sekundów w ogóle już nie ma. Opuściły grę. Kult przejął wszystko, co się dało. Bardzo, bardzo ładnie. Niestety to było zbyt mało. Zbyt mało, żeby móc przeciwdziałać Scarlet Tanslas. Jak sobie radzą krasnoludy? Ale możemy zobaczyć, że jest naprawdę bardzo ładna, wyrównana walka. Bo mamy tutaj Twilight Clan z krasnoludami. No, może nie jest wyrównana. Bo tutaj praktycznie wszyscy są przeciwko Scarlet. O, nie ma za co. Abusing the book, I see contra. No thanks, Pazu. Good job. O! Płonący Legend właśnie przywołuje Kill Jaydena. Bardzo dobrze, bardzo dobre zagranie. Jestem ciekaw, co zrobi tutaj Taurisian. Ma tylko 10, więc nic nie zrobi. Bardzo nam przykro. Czemu Happy, czemu jeszcze nie ruszyłeś swoim czogalem do Outlandu? Do Ulduaru. Przejąć tutaj Yogg-Sarona. Przecież bardzo ci się przyda. Jeszcze 5 leveli możesz nawet Defuiga przyzwać. No halo. Still not cool, you use the book. Not plant. Jaki bóg? Oblegają nasze miasto. Ja bym powiedział, że ja bym się spytał, jaki bóg? Ale chyba tutaj nigdzie nie będzie napisane. Szkoda. Just kill him. You should write coś tam. Atakują nasze oddziały. Nie wiem, o jaki bóg chodzi. Czyżby te małe militia peasant, oni są zbugowani? Nie. Atakują nasze oddziały! No, to nie wiem. Hordy już nie ma. Tak patrzę, Hordy już nie ma. Nie ma troli. Nie ma Dark Hordy, a tutaj cały czas mamy control pointy, które są przez nich zajęte. Nie mamy Wretched, mamy 2 stracone control pointy, które są przez nich zajęte. Manwe dalej jest, ma tylko 5 punktów kontrolnych, ale co on robi? Halo Manwe, Manwe przyjaciel. Manwaciel. LOL. Tak naprawdę? Nic z tego nie... Co? Nie rozumiem. Co by nie? I still revive him. LOL. Oblegają nasze miasto. W sumie się nie wiem zbytnio, o co chodzi. Wiem, że Twilight Clan ma całkiem sporo pieniędzy, ma bardzo sporo wszystkiego, ale stoi w jednym miejscu, nie wiem po co, na co czeka. Ma awka, czy nie wiem, kupę robi. Happy,
Weź proszę trochę bardziej dynamicznie graj, bo muszę zacząć przyspieszać. Nie wiem, mi się wydaje, że zaraz dojdzie do jakiejś jednej wielkiej batalii, gdzie ma się wszystko rozegrać. Albo nie, po prostu będziesz biegał i nudził swoimi małymi jednostkami, co też nie jest fajne. To jest naprawdę, kurczę, smutne. No ale jednak. Dobra, tutaj Kill Jaden został przyzwany. Legion został przyzwany. Już tylko... O Jezu, Arthas poszedł na zwiadu, nie wiem po co. Ale tutaj może dojść zaraz do walki, tylko kurczę, czemu wy nic nie robicie z tą walką? Tutaj jest walka. Wow, Scarlet Crusade ruszył do boju. Bardzo ładnie. Teraz widzimy naprawdę potężną walkę między naprawdę potężnymi graczami. Sprzymierzone jednostki krasnoludzkie. A w zasadzie nie, tutaj nie ma w ogóle krasnoludów. Tutaj są tylko Twilight Clan. A nie, jest to jakiś dwarf. Niewielka ich ilość, ale jednak co? Nie, dobra, przepraszam, tutaj jest ich całkiem spora ilość. Tutaj jest Taurisian. No i są pozostałe jednostki. O Jezu, cały czas są atakowani. Ojejku, to zaraz ginie. Niestety Scarlet w tym momencie upada. Bardzo, bardzo przykro. Scarlet Assault Banner. Co on daje? Nie wiem. Nic nie daje. Niestety tutaj w tym momencie Scarlet Assault będzie musiała się pożegnać. Bo praktycznie traci wszystko. Traci wszystko. Trzech bohaterów się stracili. Dwóch bohaterów się stracili. Trzeci jest w drodze. Ło! Tutaj są macki, a Yogg-Saron nadal nie zdobyty. Muszą się wycofać, ruszyć w kierunku Andorhalu albo Tirskhand. Najlepiej w kierunku Tirskhand, bo tam mają szansę jeszcze jako tako to się bronić. Ale to już jest tylko gra z czasem. Niestety, wysyłanie tak pojedynczych jednostek do zajmowania control pointsów swojego przeciwnika jest bardzo wkurzające. Ale mimo wszystko tak się robi, bo taki jest sposób na zwycięstwo. Jakby tak nie patrzeć, gdyby cały czas iść tylko jednymi oddziałami przez całą mapę, to można by było iść w ten sposób, a 5 control pointsów z tyłu by ktoś szedł za tobą i cały czas to zabierał. Cóż. Nie widzę innej opcji dla tutaj naszych zawodników, jak dokończenie rozgrywki i umarcie. Mr. Puzzle. How it going, Kilianen? Co, wy boostujecie tego Arthasa, czy co? Kto powrócił? Our powerful, look at my gold. Zostaliśmy zaatakowani! Nasze miasto. Skończone. Gdzie? Tu? Nie wiem co się dzieje. Tutaj przechodzą krasnoludy, tutaj co się dzieje, tu coś się dzieje, jakieś pierdoły. No, Scarlet sobie biega jednostkami i zajmuje, zaczyna przejmować punkty kontrolne. No, dokładnie tak samo. Oblegają nasze miasto. Manwe, what are you doing? You are doing nothing, okej. Okay. Happy, co ty robisz? No, będziesz zmierzał do Tirskhand. No, nie dziwię się. Też bym zmierzał. Mr. Legion, a ty co robisz? No, przygotowujesz się na wielki wpierdziel komuś spuścić, tak? Dark Iron Dwarfs and Twilight Twin? Can we make GG? No bo niewiele już zostało. No. O matko. Płonąc Legion z 3 punktami będzie nudził. I have killed Jaden. Well, not yet. Chcę Tyrus Grant zniszczyć. I 0-0 upgrades. No tak. Sorry. No, Happy. Pokaż swoją siłę w końcu. Pokaż, że jesteś dobrym graczem. Idź rozpierdol wszystkich.
Ruszył. Ruszył! Ten Tartak nie ma z nim najmniejszych szans. Już piły próbuje iść w ruch. Już drewno próbuje wylatywać i atakować ich jak chłoda w moim łóżku. No niestety nie udało się, dlatego całe jednostki Twilight Zealot ruszyły w kierunku Tyrshand. Jednostki naszego Sajdana Dafrotana będą musiały naprawdę dać naprawdę mocny pokaz swoich umiejętności i walki. Niestety, no to jest walka skazana na porażkę. Mogą próbować, będą na pewno próbować, ale tych jednostek Twilight jest zbyt dużo, jest ich stanowczo za dużo, nie są w stanie za wiele zrobić. Tym bardziej, że krasnoludy cały czas im pomagają. A jak słyszymy, cały czas są przyzywane kolejne jednostki, o kurde. Widzicie to? Widzicie to? Bardzo fajnie, że Tyrshand ma taką fajną umiejętność cały czas leczenia swoich jednostek. To jest naprawdę potężny buff. Niestety ilość obrażeń, jaką przyjmują na klatę, jest zbyt duża. I tego choćby bardzo chcieli, nie są w stanie przytrzymać. Ło, patrzcie, Morgane zginął. O, tutaj zostało 26 HP. Niewiele. Co radzi się? Pójdź w górę. Ja tu po Kancegosa przyszedłem. I idę. Idę i sobie stąd. Nie wiem, po co. Kancegos i spierdalam stąd. No naprawdę, to jest takie trochę... No jest po prostu przeciąganie nieuniknionego. Okej. Jednostki z Karen właśnie się wycofują. To co udało im się zostawić, zostawili. Valiant Skip jeszcze nie został zdobyty, ale to jest chyba tych. Scarlet. Nie, Scarlet jest tam. Rano? Nie wiem. Ring. We won. I would have been good is you. You know. Nie wiem. Jesteśmy atakowani. Light Legion. No halo! Zaatakujcie w końcu, zróbcie coś, bo tutaj zaraz się skończy czas. Ja już to pocisnę do końca, ale mam nadzieję, że tutaj się mimo wszystko coś stanie. Scarlet. We have to kill Kitchen. No, no, not even there, Happy. No, 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 Happy, don't do this. Oh no, God. Why we see them? He is going north. Where now? Where now? Where now? No, tutaj nie wiem, co się dzieje. Tutaj jakieś tam jednostki się biją, się wkurzają między sobą. Scourge still in game? No tak, nie? Nie zniszczyłeś plagi? No. Atakują miasto naszych sojuszników. Lol. No to będzie trochę problem. Jesteśmy atakowani. Gotowe. Nie wiem co wy tutaj próbujecie, ale to już jest takie trochę dziwne. No tutaj jakieś jednostki tutaj wasze płyną, próbują, robią coś. Nie wiem. Milice narcznik. Uła. No i mają kalce gosa. I co z tego? No niewiele się wam to zda już. Dobra, w tym momencie to jest prawdopodobnie koniec gry. Bo już czas się kończy, więc nawet nie zobaczymy walki Kildraidera, nie zobaczymy tutaj tego, co tutaj przynieśli nasi słodziuscy Burning Legionowcy. Więc serdecznie wam dziękuję za przybycie, za oglądanie, za całą rozgrywkę. Była średnia, niewiele się działo, znaczy pewnie działo się dużo, a ja tego nie widziałem. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że mój komentarz was na tyle satysfakcjonuje, że będziecie chcieli oglądać kolejne odcinki. Tylko teraz będę prosił bardzo, bardzo mocno, by wysyłać replaye na najnowszą wersję, na 1.2.7, bo wszystko to, co miałem poprzednio,
poszło w piach. A nie mam ochoty reinstalować tego wszystkiego tylko po to, żeby ponagrywać poprzednie replaye. Miło już mogło być o wiele ciekawsze, mogło być o wiele fajniejsze. Teraz mamy wersję 1.2.7, a ja nie będę skakał sobie między 1.2.7 a 1.2.6 tylko po to, żeby nagrać i sobie pograć. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wam za rozgrywkę i trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.